to jeszcze nie Jarek, to jeszcze ja. Dzień dobry Państwu, 7.55 już w czwartek. Witam serdecznie, Jarek od poniedziałku. Jarek zasypany dzisiaj śniegiem w Japonii. Spadł tam śnieg, podobno największy od pół wieku. Podobno jest to śnieg, który w Polsce nie zrobiłby na nas wrażenia specjalnie, ale na Japończykach zrobił. Ja pamiętam, jak w Stanach spadał śnieg i spadało na przykład tyle dosłownie, tyle. 2 mm śniegu i to w Waszyngtonie, gdzie mieszkałem, powodowało całkowity paraliż miasta, dlatego że oni nie wiedzą, co to są zimowe opony i nikt ich nie uczy jeździć po śliskiej jezdni. W związku z tym, jak spadnie tyle śniegu, to jest katastrofa pełna i nawet zamykają szkoły. Zdaje się, że w Japonii jest tak samo, więc jak mówimy, że Japonię zasypał największy śnieg od pół wieku, to znaczy, że być może spadło tam tyle tego śniegu. Tak czy inaczej, Jarek się do nas nie dodzwoni dzisiaj i jeszcze nie wróci, dopiero za parę dni wróci. Póki co więc jestem ja, za chwilę moja ukochana prognoza pogody, ale zanim prognoza pogody, to jeszcze parę słów o przeglądzie prasy. Kapitalna historia w Gazecie Wyborczej dzisiaj o naukowcach z Uniwersytetu Warszawskiego, którzy dokonali przełomu w poszukiwaniu szczepionek na raka. Ale to zachodnie firmy farmaceutyczne zyskają na tym miliardy, nasze dostaną kilka milionów. No i okazało się, że Uniwersytet Warszawski, którym no, musiał, z którego naukowcy dokonali przełomu, nie będę, bo to bardzo naukowy jest tekst, więc nie będę go tłumaczył, w każdym razie dokonali bardzo ważnego przełomu w poszukiwaniu szczepionek na raka. Nie mogli sobie poradzić z wprowadzeniem tego komercyjnie do użycia. Potrzebowali firm farmaceutycznych, które dalej poprowadzą badania w tej sprawie i wprowadzą ten lek na rynek. No i okazało się oczywiście, że w Polsce nie ma takich firm. Dlaczego? No dlatego, że jedno badanie kliniczne tego leku to koszt około 20 milionów dolarów, a łączny koszt wprowadzenia nowego leku na rynek to około miliarda dolarów, czyli dobrze ponad 4 miliardy złotych. Dla porównania roczny budżet Uniwersytetu Warszawskiego, cały roczny budżet Uniwersytetu Warszawskiego to około 1,5 miliarda złotych. Polskich uczelni i firm nie stać więc na wydatki związane z wdrożeniem wynalazków, muszą je sprzedawać za granicę. Uniwersytet Warszawski sprzedał licencję Amerykanom, tam się jeszcze włączyli Niemcy. Tak czy inaczej, okazuje się, że zgodnie z umowami licencyjnymi naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego dostaną kilka procent z transakcji przeprowadzonych przez niemiecką firmę, która ma tą licencję. Wypłata pieniędzy będzie rozłożona na kilka lat. Polska uczelnia na wynalazku zarobi więc malutką część 600 milionów dolarów, na które liczy ta niemiecka firma, która kupiła licencję. Dlaczego tak się dzieje? No nie dlatego, że Niemcy nas próbują zabić i przejąć nasz rynek, tylko dlatego, że w Polsce nie ma kapitału. I to jest problem, przy którym jak się dyskutuje o udziale zagranicznego kapitału w polskich firmach na polskim rynku, to trzeba o tym pamiętać. Polskich firm nie stać. Nie ma polskiej firmy, która wyłoży 4 miliardy złotych na badania nad jednym lekiem. Oczywiście, jeśli pani premier każe, to Orlen czy KGHM wyłożą dużo pieniędzy, ale to wyłożą na jedno, a już nie będą mieli na drugie. A również i dla nich 4 miliardy złotych to jest naprawdę dużo pieniędzy. Druga historia, która mnie dzisiaj zaciekawiła, to jest historia adhortacji papieża Franciszka. Adhortacja to jest napomnienie dla wiernych. Adhortacji papieża Franciszka na temat rozwodników i Komunii Świętej. To jest adhortacja, która się okazała w kwietniu. Jest już dzika awantura w Kościele o tą adhortację, dlatego że papież napisał ją w niejasny sposób. I jedni biskupi interpretują ją w ten sposób, że ludzie, którzy są rozwiedzeni i żyją w następnych, kolejnych związkach, w których, przepraszam, jest godzina, no już prawie ósma, w których uprawiają seks, mogą ci ludzie przystąpić do Komunii Świętej, a inni biskupi interpretują to w ten sposób, że nie mogą. No i oczywiście jest dzika awantura. Tomasz Krzyżak dzisiaj w Rzeczpospolitej, Tomek, który jest jednym z najlepszych dziennikarzy w Polsce zajmujących się Kościołem, tłumaczy, że może dojść do tego, że w Kościele nastąpi podział. I na przykład w zależności od tego, gdzie wierny pójdzie do Kościoła na mszę, to tam będzie mógł jako rozwodnik żyjący w kolejnym związku przyjąć Komunię Świętą albo nie przyjąć. Tomek wręcz pisze w ten sposób. Trudno sobie wyobrazić, ale może być tak, że z jednej strony Wisły rozwodnicy do Komunii pójdą, a z drugiej nie. Wszystko będzie zależeć od biskupa i od księdza. To tyle dzisiaj w gazetach, ale jeszcze muszę Wam przeczytać koniecznie prognozę pogody, która dzisiaj jest napisana w taki sposób, że zinterpretujemy ją ściśle politycznie. Dominik, pokażesz mapę? Pokaż mapę, a ja czytam. Czytam, bo oczywiście nie wolno mi mówić z głowy, bo potem się okazuje, że jakieś pierdoły opowiadam, więc czytam. W czwartek Polska pozostanie w obszarze podwyższonego ciśnienia wyżu rosyjskiego. No czyż to nie jest piękne polityczne zdanie? Rosjanie podwyższają nam ciśnienie cały czas.
Z północy w głąb kraju będzie wolno przemieszczał się mało aktywny, chłodny front atmosferyczny. Jest to tajny przekaz, tak naprawdę chodzi o tych ze wschodu, którzy idą do nas, ale wolno i są mało aktywni, także nie ma problemu. Frontowa strefa zachmurzonego nieba i lokalne, przepraszam, tutaj coś źle napisane, symbolicznych opadów deszczu lub mrzawki zaznaczą się w pasie od Podlasia przez centrum kraju po Śląsk. Musicie poczekać do końca, bo ostatnie zdanie jest najlepsze. Dość pogodnie będzie na Pomorzu i w południowej Małopolsce. Nad województwa północne zacznie napływać nieco chłodniejsze polarne powietrze. Poza tym pozostaniemy w ustępującej masie powietrza polarnego ciepłego. Nic nie rozumiem, no ale okej. Okay. Ciśnienie atmosferyczne powinno się nieznacznie wahać i w Warszawie wczesnym popołudniem wyniesie 1009 hektopaskali. Przypomnę, ponieważ historia jest ważna, że wczoraj wynosiło 1008 hektopaskali. Wiatr będzie wiał z kierunków północnych słabo i bardzo słabo. To nie jest mój komentarz, tylko tak jest napisane. I teraz najważniejsze zdanie ostatnie. Biometr w strefie ładnej pogody, obojętny, a poza tym niekorzystny. Więc ja chciałem powiedzieć, już nie będę czytał tych temperatur w poszczególnych miastach, to sobie Państwo możecie sami zobaczyć. Natomiast to ostatnie zdanie. Biometr w strefie ładnej pogody, obojętny, a poza tym niekorzystny. Ja mam wrażenie, jakby to był komentarz do mojego życia prywatnego, ale może się mylę. Dobrze, to wystarczy na tyle. Zapraszamy pierwszego gościa, który już jest. Pani minister cyfryzacji, Anna Strażyńska. Dzień dobry, pani minister. Boże, mam nadzieję, że pani nie zmarzła. Dzień dobry. To jest Dominik, pani minister. Witam pana. Dzień dobry. Mam nadzieję, że pani nie zmarzła. Zdjęła pani kurtkę przed sekundą, prawda? Normalnie. Dobrze. Pas zapięty. To jedźmy sobie w takim razie. Pani minister, bardzo dziękuję, że pani się zgodziła przyjść do nas. I to akurat dzisiaj, bo dzisiaj dla pani bardzo ważny dzień. Idzie dzisiaj pani na wojnę. Nie idę na wojnę. Z Markiem Zuckerbergiem. I nie, na pewno nie z kimś, tylko o coś. Spotyka się, ale to powiedzmy dokładnie. Spotyka się pani dzisiaj z Facebookiem. Z kim dokładnie w Facebooku? To są osoby, które prowadzą polityki społecznościowe i opiekują się regulaminem w Dublinie, tam gdzie jest polskojęzyczny zespół rozpatrujący skargi na zawartość poszczególnych profili z terenu Polski. Mhm. Czyli rozumiem, że będzie ich pani przekonywać, że ONR jest w porządku i żeby pozwolili im trzymać profile. My raczej właśnie walczymy o uniwersalne podejście, bo jak to wiadomo, życie jest zmienne, dziś ONR, jutro lewica, a pojutrze, nie wiem, hodowcy kanarków, myśliwi, inne środowiska. Każdy może się spotkać z tym, że jego jakieś ważne dla niego treści, którymi chce się dzielić z innymi ludźmi, a Facebook do tego służy, my jesteśmy nadawcami, mogą być blokowane. I tutaj chcemy po prostu porozmawiać o tym, jak... Jeżeli mamy te dwie wartości, wolność słowa, ale również bezpieczeństwo, wolność od agresji, to jak je równoważyć, żeby nie naruszyć żadnej z tych chronionych wartości? Panie minister, ale to jest tak, że tu mamy pewien konflikt, ponieważ z jednej strony mamy po pierwsze globalną firmę, która działa w każdym kraju na świecie, prawie w każdym. Do tego jest firmą amerykańską, więc kieruje się też, rozumiem, prawem amerykańskim, no bo tam jest zarejestrowana. Zgadza się. I tym prawem się musi kierować. Jednocześnie my chcemy, żeby się kierowała prawem polskim. Pani mówi o wolności słowa, ale na przykład w Polsce propagowanie komunizmu jest nielegalne. Czy pójdzie pani, powie pani, że wolność słowa w związku z tym na przykład strony, o czym mówi prawica w Polsce, że blokujecie ONR, a nie blokujecie stron propagujących komunizm. Jak to pogodzić? Pójdzie pani do nich i powie, no w Polsce prawo jest takie, że nie wolno propagować komunizmu, ale te strony komunistyczne to trzymajcie, ale trzymajcie też strony ONR-u. Jak to wszystko pogodzić razem? W ogóle nasze prawo pod tym względem jest dosyć słabe, bo bardzo precyzyjnie się nie wypowiada, ale zawsze mamy konstytucję, która ustawia takie zasady, metaryguły, podstawowe zasady funkcjonowania, między innymi w sieci, bo odnosi się do wszystkich mass mediów. I ona mówi po pierwsze o wolności słowa, identycznie jak amerykańska konstytucja, więc jeżeli byśmy mieli odnosić się do kraju pochodzenia, to równie dobrze mogę użyć amerykańskiej konstytucji. Tak, ale przepraszam, że pani przerwę, ale w Ameryce to jest jednak tak, że sądy wyznaczają tą granicę wolności słowa. I na przykład te sławne zdjęcia, na których czarnoskórzy policjanci bronią marszu Ku Klux Klanu
i prawnicy, którzy bronią praw obywatelskich, bronią prawa Ku Klux Klanu do demonstrowania, no to w Polsce się coś takiego nie zdarzy jednak. Ale no właśnie dotknął pan sedna sprawy. Mamy też w Polsce system prawa i organy powołane do chronienia zarówno wolności słowa, jak i chronienia przed nadużyciem wolności słowa. I taki serwis prywatny nie powinien bez ściśle wyznaczonych ram, które pozbawiają go subiektywności, wyręczać organów państwa. I skoro jesteśmy przy tym, to do tego właściwie zmierzamy, żeby to organy państwa bardziej uaktywniły się, ale nie w kierunku wyznaczenia jakiegoś arbitralnego organu, który jako organ administracji będzie decydował, co jest w granicach wolności, a co nie, tylko właśnie sądów, o których wiemy, że są niezawisłe i to jest wpisane w ich istotę orzekania. To jest dokładnie ten kierunek, o którym chcemy rozmawiać z Facebookiem. Wykorzystując również ten organ taki doradczy, ekspercki, który funkcjonuje jako organ doradczy ministra cyfryzacji, składa się z uznanych ekspertów polskich, zajmujących się rzeczywistością internetową, również treściami internetowymi Rady do Spraw Cyfryzacji. Chcemy zaproponować takie rozmowy, żeby porozmawiać też o takich specyfikach krajowych, o specyfice polskiego prawa, o tym, że Facebook jako globalna marka i nieterytorialna marka, funkcjonując zarówno w krajach, nie wiem, afrykańskich, azjatyckich, polskich, zawsze musi te lokalne uwarunkowania brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji i przede wszystkim o przejrzystości i transparentności i równoprawności tych decyzji, żebyśmy nie mieli takiego wrażenia, że są to decyzje całkiem arbitralne. Ale to rozumiem, że czy pani to wyobraża sobie tak, że Facebook, takim idealnym wyobrażeniu Facebooka, że Facebook w każdym kraju na świecie dostosuje się do lokalnych wymogów. Ale proszę mi wierzyć, że on to próbuje robić nawet. To nie jest tak, że całkowicie abstrahuje od tych lokalnych uwarunkowań, lokalnie wyznawanych wartości i lokalnego sposobu prowadzenia narracji politycznej czy społecznej. Po to właściwie są tworzone te zespoły, w tym przypadku polskojęzyczne, żeby rozumiały niuanse językowe. To wszystko jest wpisane jak najbardziej w regulamin Facebooka, ale wiadomo, że ilekroć mamy do czynienia z ludźmi, to mamy do czynienia też z pewną porcją subiektywizmu i chodzi nam o doskonalenie tego mechanizmu, umieszczenie go w tych mocnych ramach polskiego prawa i przy tych bazowych wartościach konstytucyjnych. Walczyliśmy o to, proszę sobie przypomnieć, kiedy skakaliśmy w sprawie ACTA, o wolność w internecie, kiedy walczyliśmy z tak zwanym rejestrem stron zakazanych, który miał być wprowadzony do ustawy hazardowej w 2011 roku. Też nie tylko część organów państwa powołanych do ochrony konstytucyjnych praw, ale też społeczeństwo opowiadało się przeciwko ograniczeniom w internecie, to musimy być konsekwentni i stawiać się po stronie uniwersalnych wartości, szukać najlepszej możliwej ścieżki. Ale pani minister, my nie mamy uniwersalnych wartości w polskim prawie, ponieważ tak jak mówię, w idealnym układzie Facebook powinien pozwolić ONR-owi na te wszystkie strony prawicowe, ale już na stronę na przykład Kocham Stalina nie, dlatego że polskie prawo tego zabrania. Czyli to rozumiem, że to ci tak, a ci nie, dlatego że polskie prawo w sprawie skrajnej prawicy to broni wolności słowa, ale w sprawie skrajnej lewicy już nie broni tej wolności tutaj słowa. Tutaj byśmy bardzo kazuistycznie musieli rozpatrywać poszczególne przypadki, ale to jeżeli byśmy mieli w tą stronę iść i tego argumentu nie lubię używać, dlatego że on od razu sprowadza rozmowę na pozycję kogo bronimy, a nie bronimy kogo, tylko bronimy czego. A mianowicie ten znak falangi, który powoduje, że Facebook blokuje narodowe strony, akurat w Polsce jest zarejestrowany i cały czas jeszcze ważnie zarejestrowany jako znak ONR-u. I też można powiedzieć, że skoro tak jest w polskim systemie prawa,
że to jest symbol dozwolony, a propagowanie komunizmu jest zakazane, to tak, to Facebook powinien brać to pod uwagę. Oczywiście trzeba też pamiętać, że jest kontekst polityczny, historyczny, który powoduje, że mieszają się w takiej firmie globalnej i te odniesienia tutaj lokalne i odniesienia firmy globalnej, która też ma swój kontekst kulturowy i ludzie tam nie pochodzą znikąd, nie wykluli się z jajka, tylko są wychowani w określonych wartościach i określonych kontekstach. Więc szukając tego złotego środka, szukamy tak naprawdę odpowiedzi na pytanie, jak zapewnić większy obiektywizm, możliwość odwoływania się od takich decyzji, szybkość reakcji Facebooka, zwyczaj uzasadniania swoich decyzji, bo do mnie naprawdę docierają skargi ze wszystkich stron, to nie jest tak, że był rzut prawicowych skarg. Ja z Facebookiem tę rozmowę prowadzę na długo przed tym, zanim zostałam ministrem. One wtedy nie miały oczywiście takiej intensywności, powiedziałabym, ale te skargi przychodziły ze wszystkich stron sceny politycznej, co oznacza, że mechanizm jest niedoskonały i że to jest jakby wtórne, kto w tej chwili padł ofiarą niesprawiedliwości, subiektywnie lub obiektywnie pojętej. Tylko ważne jest, żebyśmy, mając świadomość, że scena polityczna jest zmienna i sympatie ludzkie też, żebyśmy chronili tych uniwersalnych wartości. Chcę panią zapytać jeszcze o te dowody osobiste i prawo jazdy w komórkach. To jest pasjonujący temat, ale jeszcze tylko jedna uwaga do Facebooka. Może się zdarzyć tak, że jeżeli zgłosi się do pani na przykład jakaś skrajnie lewicowa organizacja, Partia Komunistyczna Polski, istnieje ciągle coś takiego, i powie: pani minister, niech pani nas ratuje, ponieważ zablokowali nam profil na Facebooku. To pani wtedy powie, to ja nie wiem dokładnie, co pani powie wtedy. Czy pani wtedy powie... Po pierwsze, nie zajmuje się ratowaniem profili od tego. No tak, ale zgłosi pani do Facebooka i powie: dlaczego cenzurujecie komunistów? Co jest... A oni powiedzą: to jest zgodne z polskim prawem, które zakazuje propagowania treści. No to właśnie zobaczymy, czy będzie wtedy zgodne z polskim prawem, bo po pierwsze zaczynamy pytania o to, czy organizacja działa legalnie. Jeżeli działa legalnie, to tylko z racji tego, że jest organizacją komunistyczną, nie można jej blokować. Mhm. Następnie, jakie treści są i czy wszystkie treści, które publikuje, są sprzeczne z polskim prawem, czy tylko poszczególne posty. I to jest jakby kolejny aspekt działalności Facebooka, czy zawieszanie z powodu jednego postu. I trzeba pamiętać, że na naszych tablicach publikują też osoby przypadkowe, bo zależy to od ustawień prywatności. Mhm. Blokowanie całego profilu to jest narzędzie proporcjonalne do stopnia wykroczenia. Więc jest bardzo dużo rzeczy, które możemy jeszcze tu dokręcić i poprawić. I uważam, że to jest pole właśnie do dyskusji, bez nerwów, bez przesądzania, bez osądzania przede wszystkim. Tylko po to, żeby po prostu nam się wszystkim z tą ogromną neutralną platformą żyło wygodniej, bo 2 miliardy ludzi jej zawierzyły, że mogą prezentować siebie, swoje poglądy, nawiązywać kontakty w sposób nieskrępowany, w granicach, które to prawo ustanawia. I tak powinno zostać. To w takim razie trzymam kciuki za to dokręcanie, ale muszę panią zapytać o też prawa jazdy i dowody osobiste, bo to jest pasjonujące. Kiedy ja jestem cały za, od razu powiem, absolutnie, nie znam szczegółów, ale już jestem za założenia. Kiedy możemy się spodziewać, że coś takiego będzie możliwe? No, będziemy etapować ten proces po to, żeby po pierwsze wszyscy mogli przyzwyczaić się do tych. Kiedy ja będę mógł? Rozwiązań. Ja się natychmiast przyzwyczaję, w 3 minuty. No kiedy tak. Ja będę mógł mieć dowód osobisty w telefonie? Mniej więcej około maja powinniśmy uruchomić dowód osobisty jako pierwszy dokument, nie w telefonie, tylko dostępny przez telefon. Okay. A to jest ta różnica, która właśnie decyduje o tym, czy rozwiązanie jest bezpieczne w przypadku, kiedy byśmy telefon stracili, zgubili,
a także w przypadkach, kiedy telefon straci zasięg albo wyczerpie mu się bateria, bo nasze dokumenty nie ekspirują, to ponieważ prawda. Nie są na tym telefonie, tylko cały czas pozostają tam, gdzie ich miejsce, czyli w rejestrach państwowych, i są różne kanały dostępu do nich, a dane są cały czas nieustająco bardzo bezpieczne. Maj to dowód osobisty, październik prawo jazdy, później karta rejestracyjna samochodu, tak, ubezpieczenie tak dalej. Tak cudownie. I wszystkie dokumenty takie, na które pan normalnie nie zwraca dowód uwagi. Dowód rejestracyjny samochodu, proszę, dlatego że on jest nie za duży i nie mieści się, naprawdę, no nie, trzeba mieć duży portfel tylko po to, żeby jeden dowód rejestracyjny. Znam ten wszystko problem. Inne jest wielkości karty kredytowej, a dowód rejestracyjny jest wielki. W ogóle przeciętny portfel to aż się rozchyla, jest taki tak naładowany jest. Tymi różnymi kartami. I karty prywatne, jakieś tam płatnicze i lojalnościowe już możemy sobie w odpowiedniej aplikacji przechowywać. Natomiast te wszystkie produkty prawa państwowego niestety nosimy w postaci albo papierków zalaminowanych, albo plastikowych kart. Ale czy to znaczy, proszę powiedzieć, że to będzie w praktyce wyglądać podobnie jak te aplikacje, o których pani wspomniała, do kart lojalnościowych? Że to będzie coś takiego, będzie aplikacja na telefonie i tam będę miał jakaś, rozumiem, zatwierdzona przez pani ministerstwo, przez rząd, ale to, że to będzie coś podobnego jak te aplikacje lojalnościowe? To będzie portal, z którego będziemy mieli dostęp i na którym, ponieważ relacja, w której używamy dowodu osobistego, zakłada dwustronność, czyli po drugiej stronie jest albo urzędnik, albo policjant na przykład. W każdym razie ktoś uprawniony do żądania tego dowodu i sprawdzenia naszej tożsamości. A zatem my na portalu lub na portalu mobilnym udostępniamy za pomocą tokenów tej osobie uprawnionej wgląd w nasze dokumenty i ona dokonuje sprawdzenia naszej tożsamości. Całość tego rozwiązania będzie oczywiście zmieniać się w czasie, bo coraz nowe techniki wchodzą, coraz mniej będzie starych telefonów. W tej chwili decydujemy się na operowanie SMS-ami po to, żeby to rozwiązanie było także dostępne dla osób, które nie mają smartfonów, które posługują się starymi modelami telefonów albo po prostu telefonami niesmartfonowymi. Ale w miarę upływu czasu i zmiany rynkowej to będą również zmieniane te rozwiązania pod kątem tego, co jest aktualnie dostępne i powszechnie stosowane przez użytkowników. I też cały czas będziemy sprawdzać, co użytkownicy stosują, bo zakładamy, że rozwiązanie ma być dostępne także dla właśnie tych osób mających stare telefony i dla starszych osób, dla których to ma być rozwiązanie proste, dla osób takich nietechnicznych. Ale coraz mniej jest tych nietechnicznych. Kiedyś się to mówiło prawda, 50 plus, teraz ja już doszłam do 50, nie uważam się za osobę wykluczoną. Czyli ja nie uważam, że pani doszła do 50, ale ja wczoraj widziałem panią, która miała tak 70 lat na oko i w salonie komórkowym bardzo świetnie rozróżniała modele i wiedziała, jaki model chce i czego potrzebuje. Naprawdę, tutaj wiek nie ma, już w tej chwili już nie ma większego znaczenia. Czy to jest system wzorowany na jakimś systemie działającym gdzieś na świecie, czy to jest nasze polskie, nowatorskie całkowicie? Między innymi w niedalekiej Austrii działa taki system. Tam w ogóle jest podejście do wszystkich dokumentów tożsamości bardzo takie specyficzne, ponieważ nie ma obowiązku posiadania dowodu osobistego w ogóle, a jeżeli ktoś się decyduje posiadać go, to może zadecydować o różnych jego nośnikach. Może go zintegrować z kartą studencką, może go zintegrować z telefonem i różne dokumenty tożsamości osiągać za pośrednictwem tego telefonu. Może używać starego dowodu osobistego cały czas takiego, jak, do jakiego my jesteśmy przyzwyczajeni, czyli nie mającego w ogóle żadnej warstwy elektronicznej. Może go zintegrować nawet z kartą płatniczą. Jest kilka rozwiązań dostępnych i każde z nich jest traktowane równoważnie. W innych krajach typu Estonia, kraje skandynawskie, też te rozwiązania się coraz bardziej upowszechniają, no bo każdy z nas chciałby wyjść z domu z kluczykami i smartfonem. Już dzisiaj płacimy smartfonem. Pani minister, musimy tutaj przerwać naszą rozmowę.
Bardzo polecam Pani dziękuję. Się na przyszłość. Dziękuję bardzo. Życzę powodzenia. Ten system dziękuję jest bardzo. Wspaniały, także jestem cały za tym. Proszę go wprowadzać jak najszybciej. Będziemy się spieszyć. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.